Z okazji Święta Misia Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny. Temat oczywiście miś pluszowy. O zainteresowanie konkursem nie trzeba było się martwić. Konkurs ma bardzo proste reguły. Tylko dzieci do 6 lat mogą brać w nim udział. Format A4, technika jest bardzo dowolna, także każdy czym może i jak może sporządzić jakiegoś szalonego misia, bo tytuł tegorocznego konkursu jest Misiowe Szaleństwo. Ogłoszenie wyników konkursu zbiegło się z wizytą w Radomiu Andrzeja Marka Grabowskiego. To autor popularnych programów telewizyjnych, m.in. Tik-Taka, Wypraw Profesora Ciekawskiego czy Budzika. Dziś popularyzuje on czytanie książek. Dla wielu dzieci jest to tak naprawdę pierwsze spotkanie z książką. Także jeśli autor potrafi tego młodego czytelnika zachęcić do czytania, no to jest to chyba ważne, prawda? Sala w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej z trudem pomieściła wszystkich chętnych. Gdy pan Andrzej rozpoczął swoje opowiadanie, dzieci słuchały z ogromnym zainteresowaniem. Potem organizatorzy ogłosili wyniki konkursu. Mnie się podoba każda praca. Trudno było bardzo wybrać, dlatego powołaliśmy specjalną komisję w osobie pana Remigiusza Sitka i Adriana Lamenta. Są to artyści, fotograficy, nauczyciele zespołu szkół skórzano-odzieżowych, stylizacji i usług w Radomiu. Także są to artyści dyplomowani, no i na nich powierzamy ten ciężar odpowiedzialności, które prace nagrodzić, bo każda z nich jest piękna i wyjątkowa. Pierwszą nagrodę otrzymał Staś Kopiński, drugą Gabrysia Sobierajska, a trzecią Nina Gierasimska. A gość imprezy zdradził nam, że też miał swojego misia. Oczywiście, że pamiętam swoje dzieciństwo i pamiętam mojego misia. To był taki malutki miś, o taki najwyżej. I pamiętam nawet, że kiedy miałem lat, nie wiem, 7 może, uszyłem mu kubraczek. To była cała rodzina misiów. Tatuś miś, mamusia, misiowa i misiątko małe. Mieszkali w domku u mnie w biurku. Za rok Miejska Biblioteka Publiczna zorganizuje zapewne kolejny konkurs, bo przecież wszyscy kochają pluszowego misia.